Siemanko, moi drodzy. Jesteśmy, o, tu jesteśmy w tym sklepie, bo tu podobno są jakieś fajne rzeczy, które na święta można wyhaczyć. Na początku tutaj są garnuszki i kwiatuszki jakieś. Albo takie może. No te raczej by 50 nie kosztowały, nie? Takie mamy tu gdzieś saneczki, mają być tylko trochę większe, wiecie? I może będzie fajnie się komponowało u nas na podwórku. I słuchaj, i tutaj są, ja mam takie stalowe nóżki trójkątne, nie? No. To z Action, słuchajcie. 30 chyba 6 zł dawałam, a to stówka. No a to jest to, co u nas na stole stoi, nie? Tak, tylko inne nóżki, ale inne nóżki. Sama... Tutaj stówka, a u nas znaczy w Actionie 30. To tanio nie jest. To gdzie chcecie, to kupujcie. Ja jak chcecie. To jest wasza decyzja. Tylko i wyłącznie wasza decyzja. Tak, ta latarnia. No. W Isku są, nie w Isku, w Action są po 80, ale już z dekoracją. No. No dobrze, szukamy tych sań, zobaczymy, może sanie kupimy, a tutaj są ho, no. Tylko tu ja muszę wziąć tą wycieraczkę. A czemu musisz? No bo tak sobie, zaczeka fajna. Tak sobie zaplanowałaś? Merry Christmas. A tutaj mamy takie mikołajki po 79,95. Widzę, że ty chcesz grubo tutaj polecieć z zakupami. Wycieraczkę i sanki, to grubo? Wycieraczka i sanki to jest przesada co najmniej o 2 sztuki. Ale to nie mów to do mnie. Kurde, mi to się podoba, to takie stoły. Mi się też podobają takie stoły. Ale masz podobne. No mam, fajne. Podobne. I masz solidne. Krzeseł to już tu nie kupię nigdy, bo już miałam w kuchni 4. Aha, no tak. Ale wymienili nam chyba. Wymienili, ale na 2 lata meble? A, no właśnie, o to chodzi. Podstawki do łazienki na perfumy albo na coś. No. Nie? A one są, pokaż. Ale stuwa. Stuwa to sporo za taką małą. A to się poczaska, czy? Jakby spadło? Wątpię. Ale nie pewności nie mam, nie rzucę. Pewności. Nie? Musiałabyś sprawdzić, czy się poczaska, i byśmy zobaczyli wtedy. No i ręczniki, i my musimy znaleźć, zobaczyć te sanki, właśnie. Ale miałaś szukać sanek. Fika. A ona mówi, bo obejrzeliśmy taki filmik i te sanki nam się tak spodobały, że mówi, chodź, jedziemy. Jeszcze 2 godziny sklep otwarty, mówi, to chodź. Tylko trzeba je znaleźć. Tylko trzeba właśnie znaleźć. Na środku są święta, Ewka mówi. Ty, a nie kupuję. Aha, o, takich dziadków to my mamy, nie? A takie te? Takie stwory za stówę? No zielonego nie mam. Mamy taki, czy nie? Czy mi się czerwony mamy? Czerwony mamy. To weźmiemy biały i taki? No nie wiem. To mi się podoba ten zielony. No to weź. Weźmy postawić czerwony, zielony i biały. Takie 3 by stały. Ale mamy 2. No, a nie. No dobrze, ale ten by nam pasował, bo tego nie mamy. Kurde, patrzcie. Ja z nią nie wyrobię normalnie. Już żałuję, że z nią tu przyjechałem. Ty, a tu są te mikołaje, zobacz. Już żałuję. Tu są te mikołaje, które są takie duże. To, nie, to są chyba nie mikołaje, to są jakieś skrzaty za 119 zł. Są te skrzaty. Nie wiem, czy Ewka by chciała. A tu są te podstawki, nie? Są. Ale tamte mi się bardziej podobały, a to za takie małe jest. No mówiłem. No przecież to widać. To takie potężne się wydawało. Nie, to aż takie duże nie wydawało się. W Action będą mieli ładniejsze ściereczki. Tak myślisz? A takiego nie bierzemy? Skrzata. No nie wiem, a chcesz? A tam chcesz. Byś musiał wziąć 2, tak jak tam stoją na przykład. Tak, od razu. Albo 4. A ile my mamy takich? Bo my mamy coś. 2 czy 1 mamy? My mamy takiego skrzata? Takie coś mamy. Gdzie? No gdzieś mam. Mi się wydaje, że mieliśmy. Czy się pomyliłem? Pomyliłeś się. Mamy tych ludzików. Aha, może ludzików mamy. To może weźmiemy tego skrzata, jak nie mamy. Co? Słuchaj, w Action są po 44. Dziewczyna z chłopakiem, nie?
Masz za 88 zł parę taką, tej wielkości. Myślisz? No wiem. A ta po ile jest? Wysłałam. Aha. Tutaj nie ma tej. No wysyłałaś mi coś. To może faktycznie lepiej do Actionu iść po te Mikołajki. Tu są te sanki FK, zobacz. Patrz. I po 50, to są te, co widzieliśmy, takie małe, a na wideo się wydawały duże, nie? Na wideo się potężne wydawały. No ale też są fajne, nie? Nie, one nie są fajne. Są fajne. Nie za 5 dych. No to Jezu, to za ile? To za 3 dychy? To dołożysz. No, to z tego dekoracje, nie? No. Ona będzie niewidoczna, rozumiesz? Będzie widoczna. Jak ją na ziemię postawisz, to co będzie widoczne? To postawisz ją tak, żeby było widoczne. Zrobisz dekoracje z małych takich, na przykład nie z takich wielkich, tylko z takich małych. To może być niewidoczne. Będzie widoczne. No to co, przyjechaliśmy po sanki, nie weźmiemy? No to weźmiemy te sanki, ale no. Mamy za to dziadek do orzechów w kolorze zielonym i białym. To musisz dekorację do tych sanek jeszcze wymyśleć. Tutaj posadzę chyba to, co mam, albo to, co kupię w Action, bo tutaj są to drugie. Zobacz, 119 ten kosztuje, a te kosztują 99. To chyba i wysoki, i niski kosztuje 99. No tak, jeden bo kosztuje. Chyba nie. Ale one są za. Czerwone i białe. One są za duże. To jak? Dwa za 99? Nie. Wątpię. Jeden. A one są za duże do tych sanek, chyba tych skrzaty. Musimy wziąć mniejsze jakieś. Tu są za drogie skrzaty, słowo mówię. No to jedziemy po tańsze skrzaty. Naprawdę, no takie drogie skrzaty. Ale jak widziałaś fajne w tym wekrzy. To może tam podjedziemy, bo tu są jeszcze. Ciekawe, po ile te są. Powinien stanąć albo bałwan, albo Mikołaj. No tak. Jedno z dwóch. A nie mam Mikołaja? Nie. A jak skrzat? Czekajcie, zobaczę tutaj jeszcze po 50 zł. Te takie mniejsze są. 44, to w Action no. Jest taki za 44. No. Pokazywałam ci na zdjęciu. To na zdjęciu to i tak nie oddawało. No to właśnie. No, to było duże. Kupiliśmy jeszcze parę rzeczy w Biedronce. Tutaj po drodze jest Biedronka. Idziemy do Action. Aha, do tego Actionu jeszcze potem. Zapomniałeś? No. Katuncu. Ja myślałem, że... O Action zapomniałeś. Myślałem, że do domu już. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy mają w Action. Bo tam już oczywiście wiecie, co jest. Merry Christmas tam są. Merry Christmas, jak tralala tam jest. No dobrze, to jeszcze pojadę z tobą do tego Actionu. Ułatwienia tutaj z tymi bilecikami mają, kurczę, mamy, znaczy mają, my mamy, nie? To jest spokój, w ogóle nie wiem, po co to jest. No po to, żeby drażnić oko. Dobra, to ja to zaniosę, daj. Dobra. A ty już idź do sklepu i się rozglądaj. jesteśmy w Actionie. I po ile są te, mówisz? Po 44,90. Aha, a tam po ile były? Po 100. Po 90. Dlaczego nie bierzesz? Aha, tu są jeszcze inne. Może ten balon byśmy wzięli. Fajny. A może z tym balonem byśmy wzięli? Tak fajnie wygląda, czy nie? Nie pasuje. Z balonem mam żołądź. Żołądź. Mogę go wziąć, możemy go podwiesić tam pod ten. No nie wiem, no rób jak chcesz, żeby było fajnie. Bo mi się wydaje, że my takie mamy, ty skrzaty. Dwa, co? Czy nie mamy? Mamy jeden i to cały biały, złoto-biały. A, no tak, ja. Tak. No to weź, będzie na sanki i będzie git. Może jednego tego i jednego jakiegoś mniejszego, nie? Uczesz go tak. Uczesz go, żeby on ładnie wyglądał u nas na sankach. No właśnie. Ten ładniej będzie wyglądał. Tak, bo tamten miał urwany ten, widziałam przecież. No właśnie. Widzisz, kurczę, popsuli. Mamy? No to wybierz. Ale to on będzie za duży do tych wszystkich tutaj, co są te mniejsze, chyba mi się wydaje. Chyba, że tą dziewczynkę weźmiesz do niego, nie, co? To nie jest komplet. To nie jest komplet. Kupię tamtą dziewczynkę. Tamtą, no. Za 44 znowu. Tak. Kurde, ja to z nią mam. Ona będzie siedziała na sankach, on będzie stał przy sobie. A on będzie stał i ją trzymał za ramię. Tak. O, pokazywałam ci to, dlaczego to jest ciężkie. To ma w środku taki żel, nie? No. Włączasz i to się dźwiga takie... A ty kurczę, telepchone. Jeszcze by ktoś nas wziął za Londyńczyków. No. Takie coś. No. To nie, to nie będzie widoczne. Wiesz, to w ogóle nie po polsku. To ludzie nie zrozumieją. Merry Christmas, co to znaczy? No właśnie. Nie zrozumieją.
To Wesołych Świąt u nas po polsku się powinno. To my jesteśmy w Ameryce, że Merry Christmas. Nigdzie nie ma Wesołych Świąt, a Merry Christmas jest wszędzie. Wypierają nas, Patusiu. A to no. Są kieliszki? Taśmy. To taśmy. Nie. Ewa koniecznie chce tą dziewczynę normalnie. No, ty też chomiki dwa kupiłeś. Powiedziałem, że jeden się będzie nudził. No. Tak, no bo by się nudził jeden. No. A jeden był taki agresywny, nie? No. A drugi był spokojny. I zagryzły. I się tak, gryzły. Przez ciebie, bo mówiłeś, weźmy dwa, co będzie tak sam siedział. Zobacz, tu masz te płyny. Może weźmiemy jeden płyn. Minus 20. Ale fajnie ty. Patrz, ile hajsu tu jest, kurde, po 500 euro. A te 500 to one nigdzie nie przechodzą przez żadne czytniki, wiecie? No, to po co produkują w ogóle te 500? A tu jakie duże 1 euro. Grubo. Ciekawe tylko, dlaczego jest euro, a nie ma złotówek. Złotówka przecież jest niepodrabialna. Ja też kupił dwa chomiki. To było kiedy? 5 lat temu. Wróciliśmy w parkingu po drugiego, bo ty powiedziałeś, że się będzie nudził sam. No tak, bo by się nudził. No i tu są skrzaty. Do drinków? Tak. To nie jest drinków. To nie jest drinków. Zobacz. Nie. Znowu ci słomka wypadła. A dlaczego? To jest dla mnie za dużo. To jest za dużo dla ciebie? Kasanów dla dorosłych ludzi. Dla dorosłych, nie dla tych, co mają potencjalnie 18 lat. Nie. Ty masz potencjalnie brokat na sobie. Wiesz, to ja widziałam? No, jak ty jeszcze robimy? Nie wiesz, jak zrobimy. Sanki, ja sanki na blacie. Pizzę z tą taką. Pizzę i wycieraczkę. Tak zrobimy, że tu będzie siedział skrzat. No. Znaczy nie, dziewczyna, a on będzie stał tu obok. Tak zrobimy. To fajnie. Nie? To będzie super. To będzie fajnie. Patrz, ten już by zrzucił. Igor! Czekaj. Nie, Krzyś, no przecież nie siadaj, bo pęknie to. To jest chyba delikatne. To nie da się zjechać z górki. Kupę robisz? Mogliśmy mu kupić ten. Nocnik nie było nigdzie. Myślałam, że on to wyrwał, a to takie wiszące. No takie to jest. O, on też tak potrafi zaraz wziąć. To to. Nagraj finkę. Co? Co mamo? To finka. Finka to ona by chciała, nie wiem gdzie, na dwór może. Chcesz na dwór? No to już. The next day. Takiego czegoś mamy tutaj, takie coś mamy tutaj wspaniałe. To jest oczywiście na kanale Gotuj z Ewą. Jest coś takiego i to szakszuka, jak to napisać, żeby się nie pomylić. Ty. No tak jak słyszysz. Szakszuka? Szakszuka, to jest szakszuka. Polecam sobie tam zajrzeć i sobie zrobić, bo jest bardzo dobra. Taka jakby ostrawa trochę, bo za dużo pieprzu może. Nie, te pomidory miały sycylijskie, krili. No. Ale to lepsze takie niż takie byle jakie. No tak. Bardzo dobre, moi drodzy, to jest. Jajeczka. Prawie na miękko. Gdyby nie filmiki, miniaturki. No. To jeszcze nawet, wiesz co, nawet jeszcze nie wszedł ten film. Słyszysz to, nie? Pokaż łyżeczkę widzom moim. Pokaż łyżeczkę, jaką mamusia ci kupiła łyżeczkę. Ja mówię tak, ona mówi z tego choineczką. Ona mówi, idzie sobie zrobić kawę, a ja mówię, naszą? Ona się tak odwróciła. Słuchajcie, ona mówi tak, nie nagrywaj mnie, bo może ten kanał ogląda, może was ogląda mój przyszły mąż i co on sobie pomyśli, jak mnie zobaczy. A ja dopiero przecież wstałam, bo jest 12, to od godziny już co najmniej nie śpię, jest gitara. Patrzcie, słuchajcie, ja ją tu zbliżę, patrzcie, on tam jest do niej, zobaczcie. A widzicie, a tak teraz ty się wstydzi, ale jak kurczę... A tak to się pcha przed ekran. Jo, tak to się pcha i tutaj... Robin w kapturze to jest. Zrobiła sobie kawkę, zrobiła sobie serniczek. No. Ukroiła gotowca mamusinego i tatusia. Tak. Przepraszam, ja sobie trochę jednak... A Ewa... Dlatego sernik prawa roszczę. Roszczę, tak, bo ona nagrywała. Bo ona nagrywała, tak. Donia nagrywała sernik na kanale Gotuj z Ewą będziecie mieli, to tam jest właśnie Doni dzieło. Tak. Doni nagrywki tam są.
Donia w kapturze to jest. Muzyczka Ewka się rozśpiewała tutaj, a ja wam chcę pokazać, bo widzieliście pewnie na początku filmu, albo tam gdzieś jak byliśmy w Wisku. I taką podstawkę wam pokazywaliśmy, nie? Tylko na takich nóżkach. Widzieliście te nóżki tamte. I ta kosztowała ile, Ewka? Ta 36. No, ta kosztowała 36, a tamta w Isku? Stówę. Stówę, no. Ale to jest nic. Ja w tamtym roku też mi się podobała. On mówi, nie dam za nią 36 zł. Ale w tym roku już dałam, nie? A tam stówę, to grubo jest. To było mądre, co Ewcia zrobiła. Ona wam zaraz pokaże, co zrobiła teraz. Zaraz wam pokażę. Nie, co wam nie pokażę. Zaraz wam pokażę. Nie idę do mamy. Ewka mówi, że napal w kominku. Napal w kominku. Ale nie, ja pójdę. Po co? Bo on wie, co przynieść. Nie stawiaj tego kosza. Zostaw, nie, połóż. Ja pójdę, bo ja też wiem, co przynieść. On wie, co przynieść. Może na twojego maka przynieść. Nie. Ewcia wyczyści kominek, a ja... Tak, szybę. A ty ten laptop stąd zabierzesz. A ja wezmę, laptop zabiorę oczywiście i zaraz napalę w kominku i zobaczycie, jak będziemy mieli cieplutko, fajnie. A Donia to wiecie, co Donia robi, tutaj jest. Donia ogląda. No, przyszły mąż ogląda. Staro, buro i ponuro na dworze. A ja wziąłem taki ten. O, jeszcze pada dodatkowo trochę. I wezmę, nabiorę drzewka. Chyba jak, kurczę, będę miał czas, jeszcze to skoszę ostatni raz w tym roku, chociaż nie wiem tego, ale może się dowiem, jak skoszę. Nabiorę drewka. Trzeba by kupić może trochę jeszcze. W tym roku to chyba nie będę kupował, bo tak rzadko palimy w zasadzie. Ale na przyszły rok trzeba kupić. Ciekawe, czy się rozpali. Bo Ewka mówi, że się rozpali. Ale zobaczymy. Czy to jest... A wiesz, bo to od czego trochę... jeszcze zależy? No. Od wiatru na zewnątrz. No też trochę, ale no. To nie jest trochę po mojemu, bo ja daję jeszcze kartonów, ale dobra, może się rozpali. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time. Time to laugh and time to eat. Our favorite song is on.